Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Need for Speed Heat. Zaczynamy na ostro od wyścigu, ponieważ tego jednego brakuje nam do szczęścia, aby Anna się nam... A jaka Anna? Mia, aby się nami zainteresowała. Kurczę, za dużo tych kobiet w grach ostatnio i później się myli. No dobrze. Już... Jadę za piratem drogowym w La Ferrari. Trzeba się go pozbyć. Słuchajcie, mamy tu pirata drogowego w tuningowanym Mitsubishi Evolution. Tuningowane Mitsubishi Evolution, jak to pięknie brzmi. Nie no, ale na swój sposób ten dubbing można tak potraktować jako forma kabaretu czasem, czy coś. Szczególnie te młodzieżowe wstawki, ale... Mniejsza o to. Chodzi o samą grę, a tutaj też właśnie, jak wspomniałem ostatnio, będziemy się skupiać mocno na fabule. Myślałem nad tym, czy by tych wyścigów, powiedzmy, które wykonuje się pomiędzy misjami, nie robić na live'ie, ale wydaje mi się, że... Ekipa musi się bardziej postarać, żeby za nami nadążyć. Niech się pośpieszą! Mam dobre wieści. Posiłki są w drodze. To na swój sposób mogłoby być nudne, ponieważ dopóki nie rozwiniemy naszego pojazdu... No to tak naprawdę, wow, to wszystko jest bardzo podobne, tak, jeżeli chodzi o emocje. No, tak jak widać, w momencie, gdy opanowaliśmy już auto, no to specjalnie ta wygrana z naszymi przeciwnikami nie jest jakimś większym problemem. Zobaczymy, co będzie później, tak, oczywiście, jak to wszystko się rozwinie, bo zakładam, że nie będzie wcale tak prosto, chociaż ja tak powiedziałem, że wygrana z naszymi przeciwnikami nie jest problemem, a my mamy 100 metrów za sobą gościa. To przyznam, że tak słabo to jeszcze nigdy nie szło. Zazwyczaj to... O, o, znowu! Zazwyczaj to była kwestia już 500-600 metrów na takim etapie, a to proszę. Cały czas, całe życie na ryzyku. Panie, rzeczywiście musieliście dać ten zakręt jeszcze na finisz? Najbardziej stresująca sprawa, szczególnie, że zauważyłem taką dziwną zależność, iż w nocy jeździ to zdecydowanie więcej samochodów niż za dnia. No ładny finał. Ale mamy wymaganą reputację. Teraz dobrze jeszcze by było jakoś w jednym kawałku dojechać do kryjówki, która jest całkiem niedaleko, więc... Zajedźmy tam. Co więcej, reputacja, którą zdobyliśmy w nocy, również potrafi przełożyć się na pieniądze, więc nie trzeba się tak bardzo na dniu skupiać. A na tym, co najprzyjemniejsze... Z każdą nocą idzie coraz lepiej. Proszę bardzo, właśnie. No jakieś 3000 wpadły. No to nie jest 10 tysięcy za wyścig, ale zawsze coś. Jakie półtora obławy? Jak może być pół obławy? Panie! Dużo, dużo więcej powinno tego wpaść. Ale nie marudzimy, lecimy z fabułą, chociaż może jeszcze zobaczymy, co tam w garażu się uda znaleźć. Dostępne nowe samochody. O! O, Nissanik. O, Mercedes. O, BMW. Audi. Panie, a Golfa dacie? Jakie tu Infiniti? Ja chcę Volkswagena, Land Rover. No przyznam, tylko tak, zobaczmy. Przyszła nowa dostawa części. Są lepsze niż to, co masz teraz. Myślałem, że może nowa dostawa samochodów, bo jak rozumiem po samochód, to niestety my musielibyśmy się wybrać do salonu. Na początku pościgów możesz przekupić policję, by cię puszczali wolno, jeśli poziom obławy nie jest zbyt wysoki. Jeśli masz wystarczająco dużo gotówki, po prostu wezmą kasę i dadzą ci spokój. Tam. Kto by płacił? Zbyt szybcy i wściekli jesteśmy, żeby płacić za to. Poziom 10. Kurczę, tutaj ta BMW by była już całkiem przyjemna. Zastanawiam mnie, czy te części, które zakupimy, no bo z jednej strony podchodząc logicznie do każdego samochodu powinny być osobno dobierane, z drugiej strony hej, no... nie każdemu składam taką propozycję. Mam kilka silników, szukają nowego właściciela. Rozejrzyj się, może któryś ci się spodoba. Okej, okay. No to możemy pójść na grubo, jak rozumiem. Przedmioty pasywne, zamontuj
pasywne przedmioty pomocnicze, by przystosować samochód do wyścigów lub ucieczek przed policją. Ulepszenia mogą trudzić policji znalezienie cię, wzmocnić twój samochód lub dostosować ustawienia napełniania nitro. Okej, zaraz się temu przyjrzymy. No i jedyne co boli, że te części są bardzo drogie, więc ciężko by było rozwinąć więcej niż, no nie wiem, chyba że później więcej zarabiamy, ale na tym etapie no to jeden samochód jest ciężko rozwinąć, a co dopiero kilka, jakbyśmy chcieli w ten sposób się bawić. No i gdzie ten silnik? Gdzie nas kolega tutaj zachęcił do zakupu? Panie, kup pan silnik, a ostatecznie nie sprzedał. Ale dobra, zobaczmy dodatki pasywne. Zakłócacz radarów. No, mierzenie naszego auta, ale to rozumiem w trakcie pościgu może się jakoś przydać, tak, że szybciej uciekniemy. W każdym razie my musimy coś tutaj zdziałać, żeby za wszelką cenę dojść do poziomu minimum 140. Jako sterujące całością elektroniki silnika. Dobra, dobra, no. Niech będzie, już jest 145, a co więcej, mamy kasę na więcej. Już nawet nie opłaca się tych za 10 tysięcy, skoro tu możemy dopłacić 3,5 tysiąca i jest dużo fajniej. A przypuszczam, że nasze następne wydatki to będzie już nowy wózek. Czy 10 tysięcy tutaj warto tracić? No teraz 10 tysięcy to jest niesłychanie dużo. Ale później to pewnie będzie śmiech, a nie pieniądze. Dobra, weźmy jeszcze ten wał korbowy. Jest już pro. A tu w podwoziu zawieszenie. Tylko że zawieszenie rozumiem, że aż tak bardzo na prędko. A też może. Drogowe zawieszenie pozwala pojazdowi szybciej poruszać się po asfalcie, jednak spowalnia go w terenie. Coś za coś. Nie, myślę, że nie będziemy kombinować póki co te 163. Dobra. Coś tam stuka, tuleja czy inne takie, ale myślę, że możemy jechać. Więc wybierzmy się na kolejne nocne łowy. Okej. Ktoś dzwoni? Chyba nie najgorzej ci poszło. Właśnie dostaliśmy zaproszenie. Popracuj nad swoim wozem, spotkamy się jak skończysz. A jednak Anna, a nie Mia. Mia była w Green Hellu. No właśnie, coś za dużo tego się tu kręciło. 140 zalecane, 163 mamy, więc wydaje się, że powinno to wyjść całkiem nieźle. Jedynie mam obawy, czy styl jazdy wraz z tymi modyfikacjami nam się nie zmienił. No na pewno trzeba się przygotować do tego, że w założeniu powinno się jeździć szybciej. Na pewno szybciej przyspieszę, bo na tym etapie byśmy mieli gdzieś koło 150. Ale wydawało mi się, że też może liczyłem, że te zmiany będą takie... Wow! Niezwykle mocno odczuwalne, a to bardziej bym powiedział kosmetyczne, chociaż no, wydaje się, że w wyścigu może to naprawdę mocno nam pomóc. No dobrze, ano. Obiecana fabuła, tak? Pościgali, pogonili się z policją, uciekli, byli na zakupach. Czego więcej chcecie od tego życia tutaj? Zabłyśnij. Chyba jako drwal. Lepiej, żebyś był gotowy. Mi też miło cię widzieć. Jedź za mną. Piękny przód. Widzę. Ze złomu ściągnięte. Czy ona tak jakoś symetrycznie sobie te strefy nada? Nie. Zajmujesz się? Serio taki składa. Nie chodzi o mnie. Chodzi o to, że ty masz wyrobić sobie nazwisko, żeby nasza ekipa poszła do przodu. Mnie ludzie już znają. Będę cię osłaniać, ale musisz to wygrać. Udowodnij, że nie jesteś jakąś ofermą, jak... Jak twoja poprzednia ekipa? Jesteś od nich lepszy. Miejmy nadzieję. Więc ci Speed Boys. Co o nich wiesz? No, Kennego już znasz. Czysty kryzys wieku średniego. Jest też Daryl. Mało mówi, ale to on ma największy talent. Spoko. Jednego i drugiego pokonamy. Kryzys wieku średniego też na mnie straszny. Chyba. Muszę jeszcze PS5 sobie kupić. Więc wybierają trasę. A Kenny jest gościem, który nie lubi ułatwiać życia nikomu poza sobą, więc spodziewaj się niemiłych niespodzianek. Póki co jedyne niemiłe niespodzianki. Skręć następną w lewo. To te zakręty bez kierunkowskazów. Koleżanka chyba w BMW wcześniej jeździła. I tak jej zostało. O!
Dzień dobry. A już są. Ana Rivera i jej niewydarzony kumbel. Myślicie, że dacie radę, Speed Boys? Kenny? Hej, Daryl. Hello. Ta, pokażemy wam, jak się jeździ. Zaczekam na was na mecie. Elo. Młodzieżowe słowo roku. 95. Liczy się tylko pierwsze miejsce, dasz radę. No, ale tu podobno sami starsi panowie. Znaczy starsi, no. Liczę 30 parę lat, skoro kryzys z wieku średniego chwycił Kenego. Ale. Chociaż nasz bohater to taki raczej młodzik z głosu. Chociaż za kierownicą to proszę bardzo, jakie szaleństwo. A prawo jazdy. Chyba świeżo zrobione, bo właśnie to jakoś tak dziwnie działasz. Mniej człowiek potrafi na drodze, tym większą ma ochotę, żeby nieco poszaleć. I wydaje mu się, że może. No, dobry jesteś. A dziękuję. Ty nie. Podziwiajcie widoki, teraz będzie już tylko z górki. To bardzo dobrze. Przyznam, że jeżdżenie po nowych trasach, czy w ogóle po części miasta, której się nie kojarzy, jest to wyjątkowo trudne i stresujące, ale co ciekawe, wyścigi te poboczne, powiedzmy, poboczne, mocno, możemy wykonać wielokrotnie i tym samym za każdym razem zarobić coś. Co prawda z każdym kolejnym wyścigiem na tej samej trasie dostajemy coraz mniej kasy, czy tak samo reputacji, bo możemy o to się ścigać. Ale mimo wszystko, no, jest taka forma grindu, jak ktoś lubi to. Gotowi chłopcy i dziewczęta? Macie stroje kąpielowe? Nie musi się ścigać cały czas z policją. Dobra, pełne skupienie. Mam nadzieję, że to już koniec ostrych zakrętów. Ana, nie widzisz po naszym niku, kto jest pierwszy? Nie podoba mi się to, że depcze nam po piętach. Chociaż pytanie, czy jakby ona była pierwsza, to dla naszej ekipy nie jest wszystko jedno? Chociaż pracujemy nad naszym imieniem, tak? O! Robi się gorąco! Ostry zakręt. Dobrze, że ci... Chyba kolizja na drodze, ale panowie, nie pomożemy wam. Dobrze, że tak w miarę się to miasto zatrzymuje, chociaż przyznam, że... No w nocy... Nie poznasz tego miasta, póki nie zobaczysz jego brudnej strony. To one jest jakoś mocno ruchliwe. Co? Tak łatwo nie odpuszczę. Ciasto tu dla ciebie, co? I syfiaście, tak jak lubisz. Cieszę się, że nie braliśmy tych opon. Wow, trzeba było górą lecieć. Ale kto mógł wiedzieć? Cieszę się, że nie braliśmy tych opon typowo na asfalt, bo jak widać, mogłyby nie mieć zastosowania. No i to co to za beton? Kto to budował? Jesteśmy już blisko, skup się. Nie, no pewnie. Przecież Kenego i Daryla nie widać. Chyba panowie się gdzieś zatrzymali razem. Aha, pozostało 500 metrów. No nie, teraz już nie damy. No taką naszą rysą na szkle i lakierze. To jedynie ten betonowy murek, a tak to chyba poszło całkiem nieźle. O, kto te słupki tu wstawił? Cool. Udało ci się zapisać złotymi zgłoskami. Już myślałem, że powiedziała cool. Chyba straciłam reflektor na zakręcie. W co walnęłaś? Nie wiem, jakiś kosz na śmieci. Teraz to już śmieci, nie? Hej, czy to nie twój... Ożesz! Nie. Obudźcie zespół, jest uciekinier. Rozumiem. Szlak! Ty! Odejdź od wozu. Dowód, już. Rivera, ha? Twój pojazd? Tak. Problem, panie władzo? Zależy. Mamy bardzo dużo zgłoszeń o podobnym pojeździe. Nielegalnie wykorzystywanym. Patrz do przodu! Co znaczy, że mam prawo go zarekwirować. Gdzie byliście? My tylko tutaj myślimy... My. Ty, dowodzik! Przygub. Fajne imię. Masz auto? Tak, mam. Tak, panie władzo! Gdzie jest? Stoi tam. Ładny. Chyba zabrałem nie ten. Shaw, jesteś już w drodze? Już jadę!
Kluczyki. Dlaczego kluczyki? Kluczyki! Chcesz go mieć? Masz 10 dni. Lub kasacja. Chyba 10. Może mniej. Szerokości. Nie. Chcę tylko do domu. Panie, ale to legalne? Jak to działa? To może my po złej stronie stoimy. I na co 10 dni? Zebrać pieniądze, wygrać wyścigi? Dostać się na szczyt? Włamać się na posterunek? Musisz zrozumieć, kiedy siedzę za kółkiem, to mam władzę, czuję ją pod stopami. Ktoś chce się ze mną zmierzyć? Jasne, nie ma sprawy, dawaj. Ale kiedy ten ktoś mówi, proszę wysiąść z samochodu, to on ma władzę. A ja nie mam nic. Aż się w tę głęboką myśl tak zaplątałem i wyszło jak wyszło. Dobrze, jedziemy do domu. Dom Anny. Słuchaj, bo nam trochę daleko i brakuje paliwa, żeby jechać do brata, a nie mamy gdzie spać. Odezwę się później. Dzięki za podwózkę. Czyli nie. Koniec nocy. No i jak to z tymi pościgami? Daliśmy się złapać, czy nie daliśmy? Saldo puste, reputacji zero. Dobrze, że nie dzielą, bo by bolało. Następny poziom 4700. Wcale nie będzie tak łatwo zapracować na tę reputację na kolejnym poziomie. No chyba, że te następne wyścigi przynoszą nam coraz większe bogactwo w postaci zarówno punktów, jak i pieniędzy. Kiedy już się wydawało, że problem ulicznych wyścigów jest pod kontrolą, wczoraj w nocy grupa kierowców opanowała ulicę, wyrządzając szkody na tysiące dolarów. Wiele osób obawia się tego, co będzie dalej. To tylko pokazuje, jak bardzo mój oddział jest potrzebny. Bardziej niż kiedykolwiek. To było zupełnie niedopuszczalne. I obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to się już nigdy więcej nie powtórzyło. Wiesz, to wygląda jak robota kogoś, kto chce zwrócić uwagę. To nic takiego. Nie tęsknisz? Nie. Podasz mi to? Anna cię chwaliła. Odszedł mistrz na miarę ligi. Ona tego jeszcze nie widzi, ale ja też nie widziałem. Ale są konsekwencje. Większe niż straty ekipy. Ale po tym wczorajszym jestem w szoku, że nie przyszła się chwalić. Tak. Była zmęczona. Tak. Jeśli masz czas, mam coś dla ciebie. Stary kumpel męczy mi dupę. Chcę wiedzieć, co potrafisz. Ma wejścia. To może ci się opłacić. Obczaję to. Dzięki. Dobra, luz. Wyciągnijmy to. Czyli siostra chyba niespecjalnie się chwaliła wszystkim tym, co działo się w nocy. Znowu cię tu przywiało? Nie mogłem się oprzeć. No dobrze. W takim razie, może jeszcze nie będziemy tuningować naszej bryki. Opuścimy garaż, zobaczymy, co za misje kryją się tam. Co mają zresztą do powiedzenia? Wyjdź przez mapę. Czy coś za dnia tutaj widać? Pusto. Jest i stary kumpel, tylko stary kumpel ma wymagania. O, poziom 120, to dziwne, że tak nam obniżają zabawę. Ale, czyżby on tylko nocą się bawił? Nie.
Może warto by było odblokować tę część miasta, bo jak mamy dostęp do danej kryjówki, to mamy też tam szybką podróż, więc może po prostu przejedźmy się jeszcze chwilę. Opuść garaż. A za dnia. Najbardziej podoba mi się ten zderzak na trytki. Muszę cię uprzedzić, że ten mój kumpel Wayne ma obsesję na punkcie techniki, więc nie licz za bardzo, że się pościgasz. Czeka na ciebie w porcie. Miłej zabawy. No pięknie, czeka w porcie, ale jak to on, jeżeli się nie chce ścigać, to czego on od nas chce? Tak. Liczyłem na to, to by mogło oznaczać, skąd ten poziom 120 wymagany, czyli taki powiedzmy niespecjalnie duży. No co? Ręczny, no uciekać śledzie! No i pięknie, tak? To możemy przestawić. Przecież my jesteśmy za dnia gorszym kierowcą niż w nocy, a w dzień jakoś dają nam spokój. 226? To tyle są w stanie te samochody to wykręcić? My jesteśmy przykładowym kierowcą. Aby zaliczyć. No dobrze. Nie będziemy rozwijać tej myśli. No, co się z nimi stało? Nagle wyjechali. W momencie, jak dorwaliśmy szybszy wóz, to im zachciało się jeździć po ulicach. A tak nie naszło. Jednym z zadań dziennych możemy sobie je odpalić. Nie, nie szybki tuning. Tutaj dziękuję też za podpowiedź dla osób, którym by to domyślne sterowanie nie pasowało. No to można właśnie sobie tam zmienić to wszystko. Ale szukam, bo wiem, że były gdzieś misje. Mój kumpel, to odbędzie się wyścig? Nie, to nam niepotrzebne. Nie, wyłącz to. O, cele kampanii. Dal się ponieść. Misje poboczne. O, wyprzeć 6 pojazdów. Idealnie. Hej, jesteś teraz za mną? Nie. A co, zaginęła w akcji? Ta, nic nowego. Pomyślałem, że skoro jesteście w ekipie, to może często się widujecie. Ale nie zawsze. Czy mówiła ci kiedyś, co się stało z jej ostatnią ekipą? Mówiła, że nie mogli znieść presji. Ta. Coś w tym stylu. Uważajcie na siebie, dobra? Pogadam z nim, jak przyjdzie. Okej, na razie. No siema. I zaliczone. Wróć do garażu, odbierz A. Nagrodę w garażu. No dobrze, niech będzie. Co istotne, gdzieś udało mi się z samouczka wyczytać, do czego służą... O, stacje. A mianowicie, wcale nie do zalewania naszego tu pojazdu, a do naprawy. Wystarczy przez nią przejechać. I o ile za dnia... Możemy korzystać z tego dowolnie i specjalnie większego użytku pewnie nie ma, no bo to pójdzie coś nie tak, to wtedy pewnie mogłoby się to przydać. Ale w nocy, w trakcie pościgu, to wydaje się dość wygodne rozwiązanie. Ponieważ policja niestety lubi stosować dość brutalne metody, żeby nas zatrzymać. Jakby takiego policjanta w dzień przewalić, to czy nie zacząłby się pościg? I czy ten pościg dałby nam cokolwiek? No dobra, odblokujemy kryjówkę. Mamy to? Może odbierzemy od razu nagrodę? Wejdź do garażu. Siadaj, nalej sobie kawki i nie zepsuj niczego, co nie jest twoje. Pytanie, co jest nasze? Noc, dzień. Ale tu się... Wybierz wyzwania, zdobądź jedną gwiazdkę, wyprzeć... Ale to mieliśmy. No może tylko tych... czyli my mamy wybrać, którą opcję chcemy. Dwa radiowozy, wyprzeć 6 pojazdów. Ta opcja wydaje się łatwiejsza, ale wydaje mi się, że te 1250 punktów to wcale nie ma tego aż tak dużo. Dobra, wracamy do tego kumpla. Jeszcze szybko zobaczę, czego on może chcieć. No dobra, więc jesteśmy z powrotem tutaj. Mamy punkt szybkiej podróży i to się liczy. Ale kumpel gdzieś zapraszał nas na rybkę w tej okolicy. Daj się ponieść. Brzmi jakby czekały nas skoki, a wygląda jak jakaś misja z mafii albo z GTA. Zaczynajmy. Zmień samochód? Nigdy w życiu. Hej, ty od Lukasa. Mówił, że chcesz się spotkać. Ludzie o tobie gadają. Pewnie nie bez powodu.
Ponoć nie lubisz wyścigów. Tak, to prawda. Interesuje mnie, jak dobrze prowadzisz, nie jak szybko. Wskakuj, przekonasz się. Chyba ci się spodoba. Zaczynamy! Dobra, dodajmy gazu. Bierzesz zakręty na szybkości. Nic nowego. Żeby zacząć drift, wciśnij raz pedał gazu i skręć. Potem znów szybko gaz, by go utrzymać. Jeszcze raz. Wciśnij gaz i skręć. Potem użyj gazu, by utrzymać prędkość. Ale to... My tak całe życie tu jeździmy. Jeszcze raz. Krótkie, bo dodaj krótkie. Dodaj gazu i znowu. I kontrol. Pokaż coś nowego, kolego. Znaczy, żeby nie było, to niestety nie ja jadę, tak? Więc pewnie przed nami jeszcze jest... Dość gadania. Chyba chcesz wsiąść za kółko. No właśnie. Pamiętaj, co mówiłem. Wciśnij gaz, żeby zacząć. Potem prowadzenie i kontrola zależą od ciebie. Driftworks. Kolego, skąd ten pomysł na nazwę się wziął? I nie myślałeś, jak to w większości naszych firm, żeby X dodać na koniec? Chociaż nie, może w tym przypadku to nie brzmiałoby najlepiej. Dobra, jedźmy przed siebie. Cel 40 tysięcy, czyli faktycznie nie liczy się prędkość, a nasz drift. Co? Nie wiem, czy jest nieźle dobre, ale spróbujemy jakoś to wykorzystać. Dawaj, Nitro. Ja wiem, że nie prędkość. Nie przejmuj się, zdążysz się poprawić. No, że to niby było słabe? Bo zaraz to ci wjedziemy tym autem w kontenery, dopóki to nie jest nasze. Ale widzę, że warto wchodzić czym prędzej w kolejny drift, ponieważ możemy wtedy ambitnie i na bieżąco wykorzystać, czy też podtrzymać mnożnik. I myślę, że on jest taką drogą do sukcesu, tak? Jeżeli chodzi o te zawody. Szlak, kto tu kogo uczy? Co? Zaraz 40 tysięcy to my na pierwszym okrążeniu zrobimy. Dawaj całą prostą. Nie no, musimy trochę tego naszego pazura to pokazać na Nitro. Świetna technika. O, no i to się nazywa. To co? 1500 i do domu. Spróbuj dłużej następnym razem. Nie. Dobrze, że za nam nie jedziemy. By mi się zrobiło smutno. Idzie ci aż za dobrze. No proszę, kolejne 7000, a może do 60 nabijemy. To było. Ciekawe, jak te punkty później da się przeliczyć na pieniądze, tak? Nie to, żebym wszystko to na pieniądze przeliczał, no ale. Dobra, mamy. Oj, a można było i 70 nabijać. Dobra. Plan minimum wykonany. Jak ci się podobało? Spodziewałem się, że będziesz dobrze driftować, ale nie, że aż tak. Opony do driftu. Po co nam to? Wpadnę do warsztatu i zostawię ci nowe opony. Chcę zobaczyć, co potrafisz z porządnym sprzętem. Dzięki. Nie ma sprawy. Dam znać, jak będę gotowy. Elo. Czyli rozumiem, doszły nam nowe... O, próby driftu. No i pięknie, teraz pokazali. Prawdę. 200 punktów musimy mieć nabite. Nie jestem samochodem. Ale trzeba by przyznać, że wóz kolegi był całkiem sympatyczny, jeżeli chodzi o zabawę w drifty. I podoba mi się to, że będzie tego typu wyzwań więcej, bo to pozwoli nam się trochę podszkolić w tej jakże nieprostej i nierównej walce za asfaltem. No i w tym miejscu chyba moglibyśmy zakończyć nasz dzisiejszy odcinek. Nie wiem, czy ktoś ma w planach do nas dzwonić. Może na wszelki wypadek przenieśmy się do warsztatu i tam też się zobaczymy podczas kolejnego spotkania. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Krauzła, Mikorle. Trzymajcie się. Hej, hej.